Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na recenzję słuchawek firmy Genius modelu Giant Hornet. Słuchawki dedykowane graczom, kosztujące niewiele. Powiedzmy, że jest to taka średnia półka cenowa, ponieważ kupić je możemy za jakieś 80 zł. Tak więc nie jest to typowa budżetówka, lecz taka już troszeczkę wyższa półka jakościowa, jeśli chodzi o wykonanie i o jakość dźwięku. Na początek recenzji przetestujemy sobie od razu mikrofon. Tak więc przy okazji będziecie mogli zobaczyć, jak te słuchawki leżą. Wiem Wam, że generalnie są dość duże, ponieważ już praktycznie bez regulacji są mi idealnie dopasowane, a można je jeszcze sporo powiększyć. Dobrze, ja już mikrofon sobie mniej więcej dopasowałem. Słyszycie jeszcze dźwięk z kamery, ale już rozpoczynam nagrywanie. No dobrze, moi drodzy, sprawdzamy w tej chwili mikrofon słuchawek Genius Giant Hornet. Powiem Wam, że w tej chwili dźwięk nie jest podbity ani o decybel. Możemy to zrobić programowo o 10, 20 lub 30 decybeli. Oczywiście im większe podbicie, tym ten dźwięk będzie głośniejszy, ale też będzie łapał więcej zakłóceń z otoczenia. Mikrofon jest wielokierunkowy, jak widzieliście, możemy go sobie swobodnie dogiąć, jest na takiej długiej prowadnicy. To jest akurat bardzo fajny element. Jak nagrywa, możecie w tej chwili posłuchać. Moim zdaniem jest tak przeciętnie. Ani jakoś tragicznie, ani też nie jest rewelacyjnie. Jak już słuchacie mojego głosu, powiem Wam odrobinkę o komforcie noszenia tych słuchawek. Po pierwsze, ważą 300 gram. Jeśli weźmie się do ręki, nie wydaje się, że aż tyle. Sam byłem zaskoczony wynikiem, który pokazała waga, ponieważ są o 50 gram cięższe niż chociażby Genius Mordax, które też testowałem. Tamte słuchawki robiły wrażenie cięższych, a wyszło, że są lżejsze. No dobrze, ale pomimo tych 300 gram, powiem Wam, że na głowie nie czujemy ich za bardzo. Nie ciśnie nas zbytnio ani pałąk, ani też słuchawki nie wywołują naporu na głowę gracza od boków. Widzicie, konstrukcja jest taka specyficzna, rozchodzi się troszeczkę tutaj bardziej pionowo, dlatego też pod względem komfortu jest naprawdę przyzwoicie. Można spokojnie w nich 2-3 godziny sobie pograć bez uczucia dyskomfortu. Wielkość naszyjników zobaczycie za chwilę. One zakrywają prawie że całe uszy, jednak nie do końca. Natomiast nie ma problemu z uciskaniem końcówek uszu. Za chwilkę jeszcze dokładniej Wam opiszę te słuchawki, a w tej chwili sobie już zakończymy test mikrofonu. Zobaczycie teraz, jak te słuchawki są wykonane, ale przypomnę Wam jeszcze podstawowe parametry. Jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, to jest bardzo takie podstawowe, od 20 Hz do 20 kHz. Przetworniki tutaj mamy 50 mm. Impedancja tych słuchawek, co ciekawe, to 60 Ohm, nie 32 jak w większości. Czułość słuchawek to jakieś 97 dB plus minus 3, a czułość samego mikrofonu wynosi 56 dB. Mikrofon ten nagrywa w paśmie od 30 Hz do 16 kHz. To było na tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe specyfikacje. One oczywiście niczego nam nie mówią, ale warto wiedzieć, jeśli ktoś by chciał znać te dane. Teraz, moi drodzy, tak. Kabelek mamy jak najbardziej zwyczajny. Nie ma tutaj żadnego materiałowego oplotu. Natomiast mamy dwie rzeczy. Pierwsza to bardzo duże wtyki. Oczywiście są to zwykłe mini jacki 3,5 mm, ale są w naprawdę ogromnych obudowach. Przez to, że mamy takie kolory wyraziste, nie pomylimy, który jest od słuchawek, który od mikrofonu. Natomiast moim zdaniem wielkość tych wtyczek jest dość znacznie przesadzona. No ale co kto lubi. Wtyki oczywiście podłatane, żebyśmy mieli lepszą jakość dźwięku. Tutaj mamy też na kabelku pilocik do regulacji głośności. W tym przypadku jest bardzo fajnie, ponieważ jest to bardzo prosty gadżet, natomiast to pokrętło wystaje tak, jak lubię. Nie jest schowane, jak w niektórych słuchawkach, gdzie tam narzekałem na to, że pokrętło jest bardzo schowane. Tutaj jest dobrze wyczuwane, nie trzeba robić tego samym końcem paznokcia, lecz wystarczy zlokalizować palcem i sobie przesunąć. Pokrętło jest dość precyzyjne. Same słuchawki, jak widzicie, na stojaku prezentują się bardzo, bardzo ładnie. Zdejmijmy je sobie teraz i przyjrzyjmy się im dokładnie, jak są one wykonane. Przede wszystkim jest to konstrukcja bardzo składana. Możemy je sobie bez problemu wrzucić do torby, wrzucić w jakiś plecak, zabrać ze sobą praktycznie wszędzie. Tak więc z tym nie będzie problemu. Ciekawa jest także ruchomość tych nauszników, które się otwierają nam zupełnie tak i bardzo fajnie powracają do pozycji wyjściowej. Mają tutaj chyba sprężyny, które po prostu je ciągną z powrotem.
Jak widzicie, same wnętrza są dość duże, natomiast nie aż tak duże, aby zakryć całe uszy. Kawałeczek ucha, w moim przypadku dolna część, jest lekko uciskana, a nie jest źle. Za chwilę sobie przejdziemy do tych poduszek. Natomiast po kolei patrząc, górny pałąk jest dość solidny, mamy logo GX Gaming. Pałąk jest, jak widzicie, w miarę wytrzymały, możemy go sobie wyginać. Od spodu mamy troszeczkę wypełnienia i taką przeteczkę. Powiem Wam, że nie jest to jakaś super komfortowa poducha, natomiast swoje zadanie spełnia. Kolejno, mamy ozdobne elementy lakierowane na taki pomarańczowy kolor. Jest to plastik takiej średniej jakości. Nie jest to jakiś tandetny plastik, ale też nie powala. Teraz mamy prowadnice. Oczywiście plastikowe. W tańszych słuchawkach nie spodziewajmy się, że będą aluminiowe. Nie ma co marzyć. Natomiast widzicie, że mamy opisane tutaj te ząbki. Nawet możemy sobie dokładnie ustawić. Na przykład tutaj zrobiliśmy sobie na szósty. Po drugiej stronie bez problemu też ustawimy na taki sam ząbek. To jest taka fajna podpowiedź. Co do tych regulacji, no jak widzicie, ten plastik jest gruby. Myślę, że nie ma opcji, żeby to jakoś przypadkiem złamać. Więc możemy uznać, że regulacje są solidne. Jeśli je sobie rozciągniemy do maksimum, to są naprawdę ogromne. Jak mówiłem, mi już tak lekko rozregulowane idealnie pasują, więc bez problemu dopasują się do każdego. Jeśli ktoś jest bardzo młody, ma małą głowę, to myślę, że te słuchawki mogą być nawet dla niego za duże. Patrząc dalej, mamy troszeczkę elementów błyszczących, na szczęście bardzo, bardzo mało. Tutaj te całe przeguby i zewnętrzna część muszli, jak widzicie, jest ozdobiona logo ze skorpionem, GX Gaming, też taką obwódką z pomarańczowego plastiku. No i generalnie powiem Wam, że wygląda to całkiem, całkiem fajnie, jeśli chodzi o taki widok ogólny design. My dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy, czyli samych nauszników, które są pokryte ekoskórą. W środku jest gąbka, która jest taka średnio miękka i też średnio duża jest tej gąbki. Natomiast jak powiedziałem, słuchawki te nie mają tendencji do ściskania gracza, użytkownika z boków, dlatego ta ilość i ta miękkość jak dla mnie w zupełności wystarczała. Nie czułem dyskomfortu nawet po kilku godzinach użytkowania. No i też widzimy mikrofonik, który możemy sobie tutaj wyginać. A także sam mikrofon, jak widzicie, jest bardzo, bardzo elastyczny. Możemy go sobie dogiąć praktycznie jak chcemy. Jest też dość długi. Jeśli go nie używamy, wystarczy sobie odgiąć go do góry i praktycznie zapominamy o jego istnieniu. Nie jest odłączany, ale w tym przypadku myślę, że nie musi być. Jak za tą cenę oceniłbym te słuchawki na dobry poziom pod względem wykonania i użytych materiałów. No i moi drodzy, kolejna ważna rzecz, czyli dźwięk. Jak jest dźwiękiem w tych słuchawkach? Mamy co prawda 50 mm przetworniki, ale sama wielkość przetwornika nie świadczy jeszcze o jego jakości. Tak więc, jeśli sobie oglądamy jakiś film, jest naprawdę nieźle. Do grania te słuchawki także nadają się. Oczywiście seria GX Gaming są to słuchawki dedykowane graczom. I jeśli chodzi o pozycjonowanie w grach, o takie efekty często spotykane jak wybuchy, jakieś wystrzały, ogólnie dźwięki walki, to jest naprawdę nieźle. Możemy wroga zlokalizować całkiem dobrze, chociaż ten dźwięk czasami jest taki stłumiony, słyszymy go tak w tle. Nie jest aż tak wyraźny, jak mógłby być. Co do słuchania muzyki, no niestety nie są to słuchawki muzyczne w żadnym wypadku i grają po prostu średnio. Mamy co prawda mocne basy, ale te średnie częstotliwości już zaczynają się przy wyższych poziomach głośności destabilizować, natomiast z górnymi częstotliwościami jest po prostu słabo. Jeśli ktoś chce słuchawek typowo muzycznych, to w tej cenie chociażby możesz sobie kupić Sennheisery HD201. Ale oczywiście mowa tutaj o słuchawkach gamingowych, tak więc do celów gamingowych te słuchawki się nadają. Moi drodzy, króciutkie podsumowanie. Giant Hornet firmy Genius to słuchawki niedrogie i wykonane w miarę dobrze. Są całkiem wygodne i w grach sprawdzają się przyzwoicie. Tak więc nie spodziewajmy się po nich cudów, ale jeśli nie chcecie wydawać 200-300 zł na słuchawki z wyższej półki, myślę, że te słuchawki w bardzo dużym stopniu Was zadowolą. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was. Cześć!